Siema wszystkim! Dzisiaj naszym tematem jest klatka piersiowa, jeśli posiadasz te problemy, zdecydowanie trudniej będzie Ci ją zbudować. Łapy nie ma. Są jeszcze miejsca wolne na instruktora truboju siłowego level 1 i drugi. w Łodzi już w ten weekend oraz pod koniec sierpnia wystartuje level 3 w Krakowie. Zapisy macie wszystkie w opisie filmu oraz w komentarzach. Kod KFD FITSALTO oraz współpraca ze mną, tutaj macie maila. 1. Wady klatki piersiowej. Jak pewnie wiecie, są dwie podstawowe wady klatki piersiowej, to znaczy lejkowata oraz kurza. Lejkowata polega na tym, że zapada się mostek na odcinku o różnych długościach. Natomiast w przypadku kurzej klatki piersiowej, mostek jest wysunięty ku przodowi, tworząc uwypuklenie. I jak pewnie możecie się domyśleć, w obu przypadkach będzie ciężko zbudować wasz piersiowy większy i zwykle ta klatka piersiowa będzie nieestetyczna. No i postępowanie naprawcze polega na tym, że powinniście rozpocząć od rehabilitacji, czyli konsultacji z fizjoterapeutą, jeśli przypadek jest naprawdę zły, będzie to wymagać operacji chirurgicznej. I wtedy właśnie jest odpowiedni czas, aby w pełni skupić się na budowie klatki piersiowej na hipertrofii tej partii. Punkt drugi, budowa klatki piersiowej. Tak, możemy się różnić też anatomicznie w stosunku do innej osoby. Niektóre osoby mogą mieć bardzo małe żebra, krótkie, a niektóre osoby mogą mieć duże żebra, pojemną klatkę piersiową. No i co najlepsze u tych pierwszych osób będzie złudzenie, jakby ta klatka piersiowa była wielka, piersioły były wielkie, ale to jest tylko i wyłącznie złudzenie optyczne, ponieważ osoba, która ma większą klatkę piersiową, waży więcej, może mieć ten piersiowo większy, ale niestety przez budowę anatomiczną wizualnie, estetycznie będzie mniejsza. Więc taka osoba musi zbudować jeszcze większy piersiowy w stosunku do tej drugiej osoby, aby dorównać tej osobie, która ma mniejszy piersiowy. No i mamy paradoks. Teraz kwestia typowo techniczna, czyli wyciskanie płasko a lepsza klatka piersiowa. Mowa oczywiście o technice wyciskania. Wielu kulturystów propaguje technikę wyciskania na płasko, bo wtedy lepiej czują klatkę piersiową i mało tego łatwiej im zbudować. Na szczęście jest to zdanie kulturystów tych mniej doinformowanych. Ogólnie, jeśli zrobisz mostek, zdecydowanie twoja klatka piersiowa będzie bardziej zaktywowana. Mało tego, mały mostek ułatwi wam zrobienie retrakcji depresji. A jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ protrakcja zmniejszy aktywność waszego piersiowego. No i spadnie wam bezpieczeństwo samego wyciskania. Ale oczywiście znajdą się osoby, które wyciskają płasko i mają tę klatkę piersiową bardzo fajną. Ale może te ich płaskie wyciskanie jest zwykłym złudzeniem. To znaczy mają małą klatkę piersiową, krótkie żebra, niezbyt wypukły mostek. I u tych osób nawet wykonanie dużego mostka będzie wyglądać i tak płasko. A że mają korzystną budowę anatomiczną, ten piersiowy większy wygląda na większego niż rzeczywiście jest. No i wtedy tworzą się te mity, czyli wyciska płasko i tak ma piersiowy większy. No i kwestia doboru ćwiczeń. Nie tylko wykonuje wyciskanie leżąc, ale też wiele, wiele innych ćwiczeń, które też w efektywny sposób aktywują jego piersiowy większy. I tu jest właśnie przyczyna jego fajnej klatki piersiowej. Punkt kolejny, mobilność i stabilność. Jeśli nie masz mobilności, zdecydowanie ciężej będzie Ci zaaktywować piersiowy większy w każdej ćwiczeniach, które wykonujesz. Przykładowo, jeśli masz sztywny odcinek piersiowy, zdecydowanie ciężej będzie Ci wykonać retrację, depresję oraz mostek tak w wyciskaniu leżącym. Albo jeśli masz zabaty przedni słaby, wtedy może to wyłączyć w cudzowie oczywiście Twój piersiowy w pracy. No i oczywiście wtedy bezpieczeństwo spada łeb na szyję i ryzyko kontuzji rośnie. Więc jak to się mówi dwie pieczenie na jednym ogniu albo inny przykład jeśli nie posiadasz pełnego wyprostu w stawie ramiennym wtedy jeśli w danym ćwiczeniu potrzebujesz pełny zakres niestety w tym przypadku spowoduje to że twoje łopatki puszczą pozycję no i zmniejszy to aktywność piersiowego. Stąd nie męczcie się, szukajcie specjalistów, którzy potrafią to zdiagnozować i rozpisać prawidłowe protokoły naprawcze. Bo wtedy taki trening będzie bezpieczny, ale przede wszystkim efektywny i w końcu zbudujesz swój piersiowy większy. No i przyszedł czas na mityczny środek klatki. I tu nie będę się rozwodzić, czy to istnieje, czy nie, ale przejdę od razu do konkretów. Mianowicie, to, że masz tam dziurę, może wynikać z kilku powodów. Jeżeli jesteś chudzielcem, takim małym szczurkiem ważącym 60 kg, no niestety ogólnie brakuje Ci masy mięsiowej, masy piersiowego większego, czyli hipertrofii. Więc to cały piersiowy ma zaległości, więc jak przybierzesz na masie mięsiowej, wszystko będzie się ładnie wypełniać. Kolejna kwestia to są przyczepy. Czyli anatomia. Czym dalej od siebie oddalony jest piersiowy prawy i lewy z powodu przyczepu czy budowy kostej, tym ten środek będzie bardziej ubogi. No i pamiętajcie o tym, aby trenować wielopłaszczyznowo. bo wtedy wasz piersiowy będzie się rozwijał równomiernie i estetycznie. No i wtedy nie będziesz miał zaległości w żadnej części tej partii mięśniowej. Na przykład piersiowy, część górną możesz przepracować z naskosach górnych bądź wąskim wyciskaniem. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli macie propozycje na kolejne, Kolejny materiał z tej serii, czyli będziemy szukać przyczyny, wady, które mogą spowodować to, że będziesz miał wiecznie małą temperację. Napiszcie w komentarzach, którą mamy teraz przerobić. No i co? Łapy nie ma!